Hej ekipa, witam was w staniu, witam was ponownie w Dune Spice World, witam was ponownie z Tytusem, witam serdecznie. Bardzo mi miło. I witam z Atomkiem, witam również. Witam. Słuchajcie, dzisiaj naprawdę będzie ciekawa rozgrywka, bo jak widzieliście na pewnie na poprzednich odcinków, jeżeli nie, to w prawym górnym rogu macie ostatni odcinek. Tytus nam odwrócił mocno uwagę od swojej osoby, co powoduje, że jest wielkie zagrożenie, że wygra. Czy pozwolimy na to, Atomek? Tego bym nie chciał. Chciałbym, żebyśmy jednak starali się wygrać my, a nie Tytus. Zagrożenie, Staniu? Ty uznajesz władzę jedynego prawowitego imperatora za zagrożenie? Ale ty właśnie, tu przeciwko imperatorowi, bo ty się podajesz jako imperator, więc nie ma. Ten prawo ręką imperatora. Odwróciłeś naszą uwagę, ale się ja na to nie godzę. Zaczynamy Dune Spice War. I zaczynamy kolejne wielkie starcie naszych sił, ale że kolega Tytus, bardzo mi się nie podoba jego tutaj panowanie w hegemonii, niestety odwrócił skutecznie naszą wagę. Panie Atomek, nie wiem czy zauważyłeś, trzeba się po prostu kolegom zająć. Trzeba się zająć, niestety ja wiem, będę na czarnej liście tutaj w okolicy, ale innego nie ma wpływu. Potwierdź, jak najbardziej atakujemy kolegów tutaj. Rzut zaopatrzenie, sabotaż systemów obronnych. Tak jest, ciśniemy, likwidujemy. Już tutaj panowania niestety w tym miejscu nie będzie. Więc wybacz mi serdecznie, nie mogę na to pozwolić. Ta osada będzie moja. Aha, wsparcie. Wsparcie. Dobra, walczymy. W takim razie wojna o wszystko. Wojna o wszystko w tym momencie. Ja nie mogę pozwolić, żeby tutaj Tytus przejął hegemonię. Niestety. Ja niestety przez to, że mam produkcja wpływu minus 5, w tym momencie się skończyła. Niestety bardzo mi to zabolało. Nie zdążyłem, nie utrzymałem. Ach, zabolało. Niestety zabolało. Ale ładnie MP ci weszło, przyznaję. Ładnie. Niestety, nie udało się. U mnie jest taki problem, że ja mam bardzo szybkie lotniska. No właśnie, zauważyłem i to mnie zmęczyło niestety. Choć myślałem, że zdążę. No ale cóż, no ale mimo wszystko nie mogę ci pozwolić na te działania, a my mamy teraz nowe kolegium swoją drogą, zobaczmy. A nie, przepraszam, to nie, to jest... O, gubernatorstwo trzeba będzie przejąć. Tak, gubernatorstwo Dune trzeba by przejąć na własną modłę, to wtedy jest wygrana w danej nacji, a najlepiej swojej. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Póki co niestety wojska troszkę utraciłem, ale już produkcja jest w trakcie z powrotem. I harpie się pojawiły. O, tych jednostek nie znam, przyznaję. Oj, co ja mam, słuchajcie. Ja tej struktury, tego pojazdu nie znam, bo we wczesnym dostępie go nie było. Nadzorca. Tak jest, nadzorca, świetna jednostka. Ale wiecie co, jeżeli dobrze widzę, nie będę miał tak źle, bo tutaj widzę, już jest jakieś pewne wsparcie, idzie. Chyba na ciebie ci, jak to się nazywa. Kurde, zapomniałem słowa. Renegaci? Zdarza się. Możliwe. Tylko dlaczego, ja zastanawiam się, jakim cudem tak szybko przesunąłeś się od wnioski? Ja wyczułem moment, rzuciłeś się na Freemanów, tam cię zatkowali. No ale podpisałem z nimi traktat. Łajerze, tutaj armię ściągnąłeś faktycznie teraz tak. No panie, ja mam porządną armię, ja, wiesz, ja nie muszę niczego innego bronić. Mm-hmm. Ja mam tylko ten jeden odcinek do obrony. Mhm, no i to jest to. No i to jest to, że niestety wyszedłem z punktów, no i teraz jak nie będę cię cisnął, to po prostu wygrasz. Ja mi się no, to nie... No to jest takie życie niestety. Nie. Ja ci tak łatwo zwycięstwa nie oddam. Nie ma takiej możliwości. Ja ci tak łatwo dał. To niestety ja brakuje to rzeczy. Dobra, mamy kolegium. Aha! Ciekawe! Ciekawe jest to, że mogę głosować tylko na ciebie. W żadnym wypadku. Możesz odrzucić. Tak, oczywiście, ale widzisz, ile on ma punktów wpływu. No właśnie, więc tylko możesz mi pomóc. Możesz mi pomóc przy tym, żeby go zablokować, bo jak on przejmie gubernatorstwo, to będzie źle. Więc drogi Atomku, wnioskuję tutaj, żeby trochę powstrzymać imperialne zapędy naszego kolegi Tytusa i głosować przeciw. Bo on, że jakby my we dwóch uderzymy, to on się nie przebije przez tą siłę.
jestem w pełni za. Atakujcie mnie. Więc może militarnie nie chcesz atakować go, choć nie wiem dlaczego. Przecież masz nie siłę. Nie miałem punktu. Aha, nie masz punktu. Aha, nie, bo to tak wiesz, widzę, że spokojnie mogłeś go cisnąć zaraz po tym, jak ja go przycisnąłem. Mogłeś, nie poparłeś mnie w tych moich działaniach, jak mogłeś. Okej, okay, natomiast siła pomniejsza rody stanę o 50% wpływu, staje się 50% dano. No to dobrze, weźmiemy to, niech będzie. Jeszcze sprawdzę, jakie działania tu kolegium mam zatwierdzone. Tu, o, tu mamy coś jeszcze do zbudowania, tu mamy interesujące miejsce do rozstrzygnięcia, super. A chłopaki, póki co czekam, aż podejmą decyzję. Nic nie mówią. Ja więc... już dawno podjąłem. No to co, nic nie mówicie? To przepraszam ja bardzo. Podjąłem. To przepraszam bardzo, nic nie mówiliście. To wy nic tutaj... Ograniczenie globalne 1. To tutaj tak się nie bawi. Nie, naprawdę, ta hegemonia w tym miejscu na zlewie polarnym bardzo mnie boli. Ku, wręcz... Każde specjalne pole daje ci tyle. Tak. Każde specjalne pole wiem, a ty masz za dużo tych pól specjalnych, tak, bo tak się chwalił. Tak no wyszło. I... ja mam tylko 1000, no to u mnie ile w ogóle hegemonii? O, ja na samym końcu? Nie, nawet nie. 19 tysięcy. Na końcu. No ale 26 tysięcy to jest za bardzo. Przewaga za duża, zdecydowanie za duża. To jeszcze Kochan pewnie mówiłem nam... na początku. Widziałeś? 30% ma w Kochan. No to bardzo mi się to nie podoba. Bardzo mi się to nie podoba, że on ma tyle tutaj punktów. Trzeba się ja naprawdę... Jak on ma tańszy, to wszystko to wiesz. No tak, ja mam tańsze te Kochan. A dlaczego masz tańsze? Po prostu takie perki mam. Takie sobie badania wybrałem i tak dalej. Aha, czaję. Dobra, tutaj wszystko działa, fajnie. Natomiast bardzo mnie martwi, za mało punktów badań mam. Tylko, że nie można szybciej tego robić. Znaczy tych punktów generować. To by się przydało. Ambitnie by się przydało, naprawdę. Swoją drogą, ciekawe, czy nadzorca ma takie coś jak zmęczenie? Więc na pewno. Więc tutaj ciekawostka tak dla mnie. Co my tu mamy? Narzędzie tortur. O, narzędzie tortur. Jak ta sonda będzie wyglądać teraz epicko. Ujaja. Okej. Okay. Chodu. Ktoś na nas rzucił. Nie! No w tak głupi sposób stracić jednostkę, to tylko ja umiem. O nie. A jak się dowiem, kto to mi rzucił. To będę miażdżył. O nie. No nie. Mój błąd. Ja jestem pewny, że ktoś mi rzucił dudnika z myłkę. Ja jestem tego pewny. Ja nic nie wiem. Aha, jasne. No dobra, wykupiłem troszkę. Już mam 11%. Nieźle, ale... No ale tak straciłem beznadziejny sposób. Naprawdę. Odrzucone 458. Ile mamy? Ja nawet nie siedziłem na to, ja po prostu coś innego 450, no dobrze, ale to wiecie, ja rzuciłem maksa, jaki miałem. A że już nie mam z niczym, no to ja nic nie mam do powiedzenia w tym momencie, ja muszę cisnąć tutaj. Okej, tu musi być obrona. Obrona! Ciśniemy obronę. Tu nie mam obrony. Overlord watching, no właśnie. O, i możemy sobie popatrzeć, jak te jednostki nasze walczą. Ale ty uciekaj! Uciekaj! Nie! Dlaczego dostałeś? No Mendo! Dlaczego ja dzisiaj tak jednostki tracę w banalny sposób? No nie... Rodu to jest dobra jednostka? Pewnie tak. Ale co? Legionista Rodu. Ja naprawdę jestem wręcz zły. 23. Jestem naprawdę zły, że tak głupio tracę jednostki dzisiaj. Dlaczego? Co się dzieje dzisiaj? Tak ładnie, taki świetny plan był. Najemnik. Tylko trochę kosztuje. Ale i za ile jeszcze będę miał tego zdrajcę? A, już się kończy. I 4 dni, co to jest? Co to jest 4 dni? Jak tak patrzę na terytorium, to właśnie masz najemnik. No i teraz jestem ciekaw, kto przejmie, czy... Freemanie czy Korinowie wygrają, bo to jest taka walka, Okej? Okay. Ty się z nimi bratam, więc tam... Dlaczego są w niewoli? Po raz kolejny są w niewoli moi agenci, no what? Co, bez sensu. Coś? Bez sensu.
Okej, tam burza pyskowa, ale to nie u mnie, luzik. Ja się zastanawiam, Pel, dlaczego stoisz w miejscu zamiast atakować, zamiast go cisnąć, żeby miał straty. On po prostu obserwuje sytuację. Obserwuje, jest... no jasne, obserwuje, jasne, nie wierzę. Nie wierzę w to, że jest skumplowany z tobą. Jestem tego pewny. Jestem tego pewny. Kumpel, kumpel. I tu już zdrada była od samego początku zaplanowana. Czerwę. No oczywiście czerwia rzucili. Ciekawe, że te czerwie wychodzą tam, gdzie są akurat armia mam. No jest to naprawdę intrygujące. No bo powodują hałas. Tak, tak, moja tak, tak. Tak, tak, tak. To jest normalne. Mhm, tak, jasne. Dobrze. Ja nie wierzę to. Niszczy ich. Jestem pewny, że tam były jasne takie akcje. Wszystko jest przeciwko mnie. Koledzy się tutaj dogadali. No i właśnie tak to wygląda z nimi rozgrywka. Sami widzicie, jestem postawiony sam. PL armię sobie trzyma. A nie, przepraszam. Co się stało? Co się stało, że PL się rzucił na nich? No teraz zastanawia mnie to. Ale... Co to za wielkie diabelstwo? To jest no, taki tam samolot. A to jest takie coś jak mój. Latający, no wiesz, już wycofuj się, bo teraz to już... On ma nabite tak punktacje, że już, panie. Znaczy po prostu, no... Jest nieciekawie. Jest bardzo nieciekawie. Przede wszystkim to jest ostrzem artyleryjskim, znaczy orbitalnym PL. A i tak dużo straciłeś. No, dużo straciłem, tylko wiesz, ja wykorzystałem jeszcze swoich zabójców. Bo ja, wiesz, ja wykorzystałem to, że dostałem zabójców i sobie wsparłem. Ale ci strażnicy to jednak bardzo dobra jednostka. Nie, stanie. Co? Tu nie masz lotniska. Tu nie masz lotniska, to sam mogę. No dobra, no to jest mniej. A, spytałeś mojego agenta. Co zrobiłem? Ja zrobiłem? Spytałeś mojego agenta. A, no cóż. Nie będę odkupywał, bo i tak mam agenta. To boli. Tylko startu karów mi pozabijałeś niestety. Coś mnie irytuje. A no cóż. Tak to już bywa. W tej okolicy nie ma szans. Plądrujemy. Nie mam zamiaru przejmować, plądrujemy do zera. Co śmieszne, ja już armię mam w pełnej sile znowu. Ja też wiem, już wiem, bo ty bardzo szybko to wszystko regenerujesz. Jak ja mogę 6 jednostek na raz szkolić? Wiem, bo ja zmarnowałem strasznie swoją sytuację. A, to zostawię tych renegatów, tych do akurat na siebie. No mnie to boli za tych ogień. O, jak to się nazywa? Tych ogień nie mam. Na mojego skarpiona. Jak te przysługi zdobyć? Musisz zbudować tą bazę guild i tak dalej. A. Mam zbudowane, ale... Bo nie wiem, gdzie to mam. Widzisz, poleciał. Polego. Dobra, wycofaj się. A ta robisty bili. Tam jak to atakuje. Kurde, flina. Akurat burza pyskowa idzie, trzeba się wycofać. Dziwne, że drony się nie wycofują. To bez sensu. Te drony są tak mega słabe, aż dziwne. A, czyli tu idzie burza, więc muszę się tu przegrupować. Jak ten temat gryź? No powiem wam szczerze, jest nieciekawie. No, niestety jestem taką niestety frakcją w stanie, że no, ciężko po prostu będzie. No niestety, teraz się będzie faktycznie ciężko tutaj przedostać. Dlaczego ta burza skręca? Ja się pytam. No, ja nie wiem, to jest ewidentnie jakiś spisek. Tak. Nie mój, na mnie nie patrzeć. Mhm. Oj tam, ja tutaj wszyscy wiemy, że ty. Nawet nie musi na ciebie patrzeć. O, ktoś mi złapał agenta znowu. She
Wracać tutaj, przegrupować się tu. Nie, ta burza mnie naprawdę irytuje. A tutaj wróg idzie. O, tak też nie będziemy bawić. Nie będziemy bawić, o nie. A ta burza do mnie idzie. A do mnie też w sumie. Ognia. Ta burza idzie tu, no bez sensu, no jak, no i słuchajcie, ja przegrywam przez to, bo akurat w tym momencie, kiedy największą mam walkę, tutaj, aż kuźba, naprawdę, czuję się naprawdę, no i tracę jednostki, tak, beznadziejny sposób, to już boli. Aś. O, kolegi. Zamiast tutaj cokolwiek wywalczyć, jakikolwiek sensu, że to miało jakieś... No i tracę jednostki, patrz, i już kończę bazę. Aha, nie mam nic, nie mam nic, ja mogę złożyć już tutaj. Ja mogę złożyć już broń, bo ja właśnie kolejne jednostki tracę. Mhm, tak. Nie mam żadnej armii, jak ktoś chce, to może mnie pociskać. Zostanie, po co ja bym cię atakować? Dajcie znać, jak... dobrze. Kolejny jest obronienie, żeby coś... Tak. O, agent uciekł. Tylko to czerwia... A ja już zagłosowałem, więc wiesz... A i ja wygrałem w sumie, no fajnie. I cóż mi po tym? I cóż mi po tym? How is Arrakis treating you? Cóż mi po tym? Wszystko fajnie, śledztwo Lansradu, poziom infiltracji, o, super. Eś ty, no przycisnąłeś i ja tylko mogę się przyglądać, jak właśnie dokonujesz żywota. 28 tysięcy punktów. Jakim cudem, ja się pytam. Coś ty robisz, że tak szybko zgarnąłeś te punkty? Miałem strasznie dużo tych specjalnych pól u siebie. Ale jest pól. Aha, i tutaj jeszcze buntownicy są. Nie, no to... No to ja już w ogóle do ciebie dojścia nie mam. To mi splądrowali tam. No to... Więc jednym słowem, zmiana mapy zadziałała jednak na moją niekorzyść. No, chyba tak. Ja mówiłem na początku, żeby wyłączyć ten hegemonię. Znaczy, gdyby to też pasowało, wiecie. O, zwycięstwo. Dziękuję. Spodziewałem się tego. Wyświetlmy podsumowanie. No niestety, wyświetl podsumowanie, zobaczmy. No, ile miałem tutaj udział w 10%, 7%, ten miał 28%. Mogłem mieć więcej, ale zacząłem sprzedawać, żeby mieć złoto. Próg hegemonii. Postępy, zobaczmy, jak to wyglądało. Ja miałem najmniejszy terytorium. Freemani w... Będę się dziwię się z tego, bo ja powinienem mieć najmniejsze przez cały czas. Ale patrz, że freemani jak cisnęli. No cisnęli, no freemani. A ja to wychodzi najgorzej z wiedzą. Ale bez sensu. Gospodarka? A wojsko cały czas byłem do przodu. No, gospodarka to... wyglądała... Produkcja solarisów. Zapasy solarisów. No to ja miałem największe zapasy, dopóki nie podjąłem się chyba walki albo czegoś tam podjęcia. Nie wiem, co zacząłem robić w sumie. Ciężko stwierdzić. Udział kocham, to już w ogóle widać cały czas przewagę. Wykupi od samego początku jakiś maga. Ile? Kupiłeś 13% od razu. Wiadomo, dlaczego ten tak z kasą. Terytorium... Znaczy, bo ogólnie taka rada. Kłam działa bardzo śmiesznie, mianowicie jeśli wykupisz tam 10%, daje ci na początek tam bonus, to czekajcie, graj dalej, wezmę sobie. Na próg 10% daje ci szkolenie najemników i wpływy plus 2, a 30% daje ci plus 20 do mocy jednostek. O proszę, dobrze wiedzieć. Fajna informacja. Więc to jest bardzo ważne. Dlatego ja zostałem przy tych 30%, teraz mógłbym mieć 30%, nie jeszcze nie.
Mógłbym mieć 30% i wtedy miałbym te dodatkowe 20%. Jeszcze wpływy ci to daje dodatkowe. Mhm. Ja miałem najwięcej regionów, ale nie miałem regionów specjalnych, więc trochę bieda. Przymierzoną sieć to tylko freemen nie mieli sprzymierzone. Z polityką? Ja też miałem. Halo, ja też miałem. Pozycja w Lansradzie, wpływy, produkcja danych. Zostawiłem te mojego sprzedawcą wody. A wojsko jak? O Jezu, co ja tak słabo z tym wojskiem byłem? Wydawało mi się, że mam potężne wojsko. No człowieku, miałeś aż 6 jednostek. Czy 7? 7? No co my to 7 jednostek, a wiesz ile ja miałem, byłem przez ten moment ataku? O Jezu. O Boże, naprawdę, naprawdę, słuchajcie, jestem zawiedziony temu postępowi. Ja naprawdę miałem wrażenie, że wojsko cisnę od samego początku. Miałeś bardzo małe wojsko. Ja się właśnie tak dziwiłem przez cały sięgi czas, zastanawiałem, dlaczego ty masz takie małe wojsko. Miałeś 7 jednostek, ja miałem dronów artyleryjskich, Staniu. Tylko miałem rozproszone wojska. Po prostu miałem u mnie zapasy Solarisów. Ja trzymam może dlatego, że bałem się straty dużej kasy, a tutaj był błąd. Trzeba sprzedawać. Tymczasem moje zapasy. Dobra. No to faktycznie. Nie wiem, czy grać jeszcze raz Korinami i tym razem zagrać jeszcze bardziej defensywnie. Czy zagrać już przemytnikami? Bo chciałem przemytnikami zagrać. Ja powiem ci tak. Ja na pewno chcę teraz podejść do tematu ze sztuczną inteligencją, bo zwłaszcza, że mamy tryb, który chciałbym przetestować. Gdzie to jest? Bitwa Arrakis, podbój. Tak, poczekaj, to jest podbój? Czy ta mapa tak, taka to strategiczna? Podbój. To jest mapa strategiczna, czy podbój? I na pewno chcę właśnie Hakonenów wykorzystać do tego. Albo nową nację Ekas, bo to też jest ciekawa nacja, której nie znam, można by przetestować. I przypomnieć sobie wszystkie zasady dzięki temu. A później wielki powrót do Duny, może nawet w 4 osoby byśmy już tutaj mogli zagrać. Faktycznie można byłoby to faktycznie jakiś temat ugryźć i zrobić faktycznie z tego fajne spotkanie. I każdy będzie miał wiedzę na tyle, na ile się przygotuje, bo przyznaję tutaj świeżo po premierze nowe, zwłaszcza, że była ta zmiana, troszkę nas to też spowodowało spore zmiany, zwłaszcza na mapie strategicznej. No to prawda, ja sobie usiadłem, z godzinkę sobie posiedziałem, poczytałem te badania i wiedziałem, które są po prostu najlepsze, jak iść. No, więc tak naprawdę trzeba dokładnie, żeby umieć grać bardzo dobrze na innych graczy według mnie w Dunie, to trzeba naprawdę znać dobrze grę. 2, 3, 4 pojedynki. Albo graczy właśnie, ich słabe strony. W każdym razie ja na pewno na to wychodzi zbyt defensywnie grałem, pomimo tego, że wydawało mi się, że przejmuję ładnie tereny, podbijam i wydawało mi się, że kasy zarabiam i jest super. Ja się właśnie zdziwiłem, bo ty rzeczywiście podbijałeś te tereny, ale ani szpiegostwem nie chciałeś wygrać, bo tak, no bo miałem tych szpiegów u siebie i u ciebie. Ja naprawdę nie mogłeś mieć, znaczy ja miałem 3 poziomy szpiegu kontrwywiadu, więc to no tak, no ale co z tego? Ja miałem komórki wywiadu u ciebie, których mi w ogóle nie psułeś. No właśnie, ale nie wiedziałeś jak to robić. No właśnie tu jest niewiedza, właśnie tu się pojawia ta niewiedza o tym kocham, co powiedziałeś przed chwilą, że daje 20% do mocy jednostek, o tym, że się niszczy komórki infiltracyjne. Brakło mi słowa. Tak. Więc to trzeba też zorientować się, jak to zakładać, jak to usuwać, bo ja nawet do końca nie wiedziałem w ogóle, jak to ta infiltracja działa. To są rzeczy do nauczenia, do zapoznania się, do analizy. To jest bardzo proste, tam po prostu masz jedną misję, czy skan, po prostu musisz rzucać je skany na swoje wioski. Ja powiem ci szczerze, że chyba zagramy, ale tak poza za nagraniem we dwóch, może jakby chciał Atomek jeszcze to we trzech, ale tak poza nagraniem, żeby się nauczyć wszystkich elementów gry, żeby sobie tak właśnie w takim trybie spokojnym. Zostajesz na przykład, ja ci powiem, gdzie rzuciłem i ty będziesz musiał szukać tego. No właśnie, w takim zasadzie, że kwestia nauki, bo dzięki temu przyszła nasza rozgrywka w Dune, a na pewno taka będzie na pewno bardziej ekscytująca i na pewno wyłączę hegemonię, bo to jest zbyt łatwa wygrana według mnie. Znaczy, wiesz co, mnie nie też to zirytowało, bo to cię zmusiło do zaatakowania tak. mnie. Choć ja planowałem, że od 2 odcinków, bo zwłaszcza, że jak zobaczyłem, jak te jednostki twoje opuściłeś z kranu polarnego, to ja widziałem, że tam chcę uderzyć, bo ten kran polarny... Ja wycofałem je tylko do pole dalej, do swojej bazy. No i właśnie to jest to, ale ja u mnie widzę postęp budowanie lotnisk, dzięki temu szybko sobie faktycznie przegrupowałem, zwłaszcza, że budżet na to miałem. Więc te lotniska pozwalały mi sporo zadziałać. No nic! Ja stosunkowo nawet źle w stanie powiedziałbym, że poszło, ponieważ ja prawie w ogóle nie miałem odkrytego wojska.
Miałem chyba tylko 3 technologie w wojsku odblokowane. Ale Kochem zrobił swoje, zauważyłem. Znaczy, robiło... no po prostu miałem dzięki temu zapasy złota. Ogromne. Bo złota, ja w momencie, w którym później stanie... udziały mogłeś też siły jednostek, tak jak mówisz. Tak, ale ja później jak ty zorientowałem się, że ty mnie atakujesz, to po prostu kliknąłem, żeby mnie automatycznie sprzedawało, kiedy potrzebuję złota. Mhm. I po prostu mi sprzedawało. To jest taka opcja automatycznej sprzedaży? Co? Jest opcja automatycznej sprzedaży? Tak. A jest opcja automatycznego zakupu. A jest taki automatyczny zakup? No jest, po prostu. Masz taki wsuwak, tylko trzeba na to uważać, bo jak nie masz aha. dużo złota, no to może okazać się nagle, że masz 0 złota, a kupiłeś po jakichś horrendalnych cenach, nie wiem, 200 złota za jedną To ja za jedną kupowałem akcję. To ręcznie. No właśnie. Znaczy, też robiłem to ręcznie zwyczaj. Tylko no na, pod koniec, jak miałem dużo złota, to po prostu kliknąłem sobie, że dobrze. Nie ma a Tomek, kupowało. Może jakieś uwagi od ciebie, bo tak cicho umilkłeś? Graj agresywniej. Jeszcze raz? Graj agresywniej. Zła mapa i tyle, bo nie miałem tych rdzeń, co mogę się pobawić w jednostki. Spokojnie, atomówkom jeszcze się będzie okazja pobawić, sądzę, że nie raz. Atomówki, zapomniałem. Więc tak. Ja nie rozumiem, czemu ty nie wykorzystałeś momentu, w którym stanie mnie zaatakował, przejąłbyś jedno pole z moimi rdzeniami energii. Ja chciałem mieć statutu zdrajcy. No to mogło się rozwiązać przecież, ten pakt można rozwiązać. Nie miałem dość tego. Ja nie miałem dość, dlatego ja fakt, hegemonia mnie przycisnęła trochę, nie mogłem też rozwiązać. No ale cóż, już wiem, żeby z tobą żadnych traktatów nie podpisywać. Po prostu. Czemu? Najlepsza strategia, nie podpisujemy traktatu z panem. Ale te traktaty wam też dają rzeczy. Wiem, ale później nas blokują. Czy po prostu trzeba w odpowiednim momencie je rozwiązać. Tak jest. Na początku, kiedy wiesz, że nie będziesz atakowany, ale tak, chyba, więc że będziesz atakowany. Widzicie, ograłem Early Access. Kampanię przeszedłem perfekcyjnie. Choć może ze sztuczną inteligencją to nie jest wyzwanie, na to wychodzi. Ale nie, to nie jest z innymi graczami jednak to jest to. Choć przyznaję, gdyby nie ta akcja, że musieliście iść na Freemanów. Zresztą ja też swoją jedną armię straciłem na Freemanach. Bo mnie wytłukł do zera, dopiero musiałem odbudować. Tak, było nie tracić. No właśnie, było nie tracić, ale gdybym ich nie zaatakował, bo pytałeś się mnie dwa razy, zaatakować Freemanów? No niestety, ja już zaatakowałem dawno. Ale to dawno. Było, dla mnie było dobre, że ty zaatakowałeś, ja się upewniałem, że ty zaatakowałeś, bo wiedziałem, że twoje wojska są związane z Freemanami i mnie nie zaatakują. Tak, ale nadal on miał tą hegemonię. Gdybym tego nie zrobił, to by on dzisiaj wygrał. Więc niestety nie wygrał, trzeba... Nie wygrałbym sobie, jakbym go zaatakował. Miałem drugą armię, która stała i pilnowała tego, żeby... No i widzicie, i to jest strategia biednego, aktywnego biednego ataku. No dobrze, dużo nowych informacji, dużo nowej wiedzy i sądzę, że na pewno Dune Spice Wars, ja się dobrze bawię. Może nie zostało to jakąś rozwinięte, bo tam miała być kampania i to wszystko, ale jeżeli chodzi o tryb wieloosobowy, ja się bardzo dobrze bawiłem. Nie mi wiem, bardzo jakie brakuje są. Tego, że nie ma podboju między multi. Podboju? Strategicznej multi. Mapa strategiczna, czyli to, co będę wam chciał jeszcze zaprezentować, czyli podbój, mapa strategiczna i tutaj faktycznie może tutaj pozwolić wiele zrobić. No ale, no cóż, szkoda, ale rozumiem, że jaka była idea tego, bo finalnie mogłoby dojść do walki tylko na jednym kawałku mapy, a cała reszta byłaby pod twoim kontrolą. I taka rozgrywka byłaby bardzo długa, żeby to znaczy, przebić. No tak, byłaby bardzo męcząca, bo też nie zawsze atakujesz te same pola. No, więc... Bo są trzy osoby na tym polu, na tej mapie, tak jakby, i Freemani plus Freemani, więc... Są cztery frakcje, ty wybierasz, które pole zaatakować. No, a reszta atakuje sobie swoje pole. Tak, więc mogło być tak na przykład, nie wiem, że przez połowę rozgrywki tak naprawdę nie macie ze sobą kontaktu nawet. Dokładnie, więc tutaj, no cóż, Dune Spice Wars w trybie wieloosobowym jednej mapy super, w trybie podboju mogło być to ciężkie, w trybie kampanii, no czekamy, może to kampania w końcu się pojawi, bo ja liczę na to, zwłaszcza, że ma wyjść druga, albo już wyszła w sumie, nawet nie wiem, nie, ma wyjść część druga filmu Dune'a, więc... Czekamy i na pewno się ponownie tutaj spotykamy. A jeżeli wam się ta nasza krótka, bo krótka dzięki koledze Tytusowi przygoda się na przyszłość. podobała, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. Tytus. I ja to mam wygadnie. Na razie, hej. This is my doom.